dzisiaj gotujemy bezglutenowy pudyń waniliowy. Do randalka wlewamy sobie 2 szklanki mleka. To mleko musimy zagotować. W międzyczasie, gdy mleko się gotuje, do połowy szklanki mleka wsypujemy paczkę cukru waniliowego, 2 łyżki cukru, 2 łyżki mąki ryżowej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej. I mieszamy wszystko. I gdy mleko się zagotuje, będziemy wlewać naszą mieszankę ze szklanki. I mieszamy teraz. Grzanie zmniejszamy troszeczkę, u mnie na 7. I mieszamy. Gęstnieje bardzo szybko. Już jest gotowe. Możemy przelewać do pucharków. Na wierzch kładę zawsze jakieś owoce. W tym wypadku mam tu borówki. Pudyń jest gotowy do jedzenia tuż po przygotowaniu, ale można też go schować na później, na przykład do lodówki. Jest gęsty, słodki i przepyszny. Bardzo polecam.